Wszyscy wiemy, że Polacy lubią narzekać. Nie inaczej jest w kwestii Stadionu Narodowego. Że drogi, że koszyk typowo piłkarski i w ogóle w złym miejscu. Nie potrafimy wykorzystywać żadnego potencjału. Wielu jednak go uwielbia, a ten, jak się okazuje, wielofunkcyjny obiekt po raz kolejny zaskoczył pozytywnie. Ja Stadion Narodowy uwielbiam. Uważam, że jest genialny. Przyjeżdżam tu na rolki, na rower, byłem tutaj na dniu otwartym futbolu amerykańskiego. Jest super, jest fajny, otwarty dla warszawiaków. Można tutaj przyjść. Można pojeździć na łyżwach, to jest też fantastyczne, tylko musieliby trochę poprawić to lodowisko, bo się trochę rozpływa. No ale jak to na basenie narodowym. Jak to na basenie narodowym, tak musi być, no ale badminton, no to jest rzecz zaskakująca, przecież no wyśmienite, ja teraz zdejmuję właśnie łyżwy, idziemy tam grać. Super. Ja nie do kolejki, ja nie mam kolejki, co jest? Do kierownika to gdzie? Ja tam nie wiem. Kolejka jest. Przecież ślepy nie jestem. I... Pan tu nie stał, należałoby dodać, ale i pan, i pani, a nawet ci państwo, aby kupić bilety, swoje musieli odstać. O przeszłości, choć tej nieco mniej odległej, nie pozwolił także zapomnieć topniejący lód. Inicjatywa ogólnie jest dobra, ale ogólnie na lodowisku jest dużo wody bardzo. Dużo wody, no bo to jest basen narodowy przecież, od meczu z Polska-Anglia... No. Widocznie jeszcze nie osuszyli. No teoretycznie tak, no. No to przyszłaś na basen i dziwi się, że jest woda? No trochę pływa jeszcze, ale myślę, że to poprawią. No. Dopracują? Tak, myślę, że dopracują i będzie wszystko dobrze. Zasadniczo cała akcja Zimowy Narodowy zrobi wszystkim dobrze, bo poza samą jazdą na łyżwach można tu po prostu miło spędzić czas. No właśnie to, że można pójść ze znajomymi, posłuchać fajnej muzyki, pobawić się razem, spędzić aktywnie czas, a nie siedząc tylko przed komputerem. W zimę to raczej no, nie ma co robić w Warszawie, ale te łyżwy są tak popularne. Łyżwiarstwo jest popularne, ale potęgą w nim nie jesteśmy. Dlaczego? Według niektórych w Polsce panuje zbyt ciepły klimat. Może dlatego, że kraje, gdzie jest chłodniej na co dzień, że tak powiem, przodują w tym sporcie. Albo po prostu brakuje nam czasu na udział w zawodach i nie mamy już 10 lat, by usłyszał o nas świat. Mam tyle absorbujących zajęć, że po prostu nie wpadłem jeszcze na to, żeby pojechać, ale skoro sugerujesz, to być może. Tak? Tylko jeszcze nie wiem, czy bardziej hokej, czy figurowe. No właśnie nie wiem, i to leży w Polsce. Tak, to może podwójny tulub taki jakiś, wiesz. Czekaj. Filip Heiser, o! Cholera, pół tulupa. 9,6. Tak. Ocena. Myślę, że będę tu przychodzić tylko, bo jest akurat dłużej i to mi się podoba. Jak widać, w tym przypadku rozmiar ma duże znaczenie, choć czasami jest tak dobrze, że ciężko skończyć jazdę. Trzy osoby zaangażowane w zdjęcie jednej łyżwy.